Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom Nadzieja TV. Dziękujemy. Witam serdecznie w zborze Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej na kolejnym studium biblijnym. Tematem bieżącego studium jest to, co najważniejsze i pochodzi z Księgi Ageusza. W dzisiejszej dyskusji udział biorą Maria, Marian, Zbyszek. Jako że nasza dyskusja dotyczy tematów związanych z Pismem Świętym, ze Słowem Bożym, wierzymy, że jest rzeczą nieodzowną zaprosić autora, ducha autora, by pomagał nam zebrać myśli i jak najbardziej prawidłowo interpretować to, czego chcemy się uczyć. Poproszę. Panie Boże nasz, ukochany Władco, Królu Wszechświata, przychodzimy dzisiaj do Ciebie, żeby studiować Twoje Słowo. Dziękujemy Ci za to, że dałeś nam to Słowo, bo przyjdą takie czasy, że ludzie będą chodzić i szukać słów Twoich, ale nie znajdą. Korzystajmy więc z tego, że jesteśmy tak uprzywilejowani i mamy Twoje Słowo na co dzień. Obcujemy z Tobą. Chcemy Cię poznać. Prosimy Cię bardzo, ażebyś pobłogosławił to studium mocą Ducha Twego Świętego. Obdarz nas, ażebyśmy mogli przekazać jak najwięcej tego, czego Ty chcesz wszystkich nas nauczyć. Proszę Cię o błogosławieństwo dla odbiorców, dla internautów i dla każdego z nas. Niech Duch Twój Święty nas prowadzi w tym studium ku Twojej, Panie, chwale. A naszemu zbudowaniu w imieniu Pana Jezusa powierzamy się Tobie. Amen. Amen. Księga Ageusza jest najmniejszą księgą w Biblii, a wydaje się, że przesłanie jej brzmi to, co najważniejsze. Jak to możliwe, żeby najmniejsza księga mogła zawierać to, co najważniejsze? Czy w ogóle są jakieś sprawy, jak myślicie, które uważamy za najważniejsze? Czy są takie w naszym życiu, którym inne rzeczy wydają się nie dorównać? Oczywiście, że najważniejszą rzeczą jest od samego początku. Bóg pragnie, aby być między swoim ludem i aby jego lud należał do niego. I tu widzimy też pewnie w Ageuszu, że Bóg pragnie być między swoim ludem przez to, że oni mają odbudować świątynię, czego potem jeszcze będziemy się uczyli. Także cieszmy się, że dzisiaj żyjemy w takim czasie, że chociaż nie jesteśmy oddaleni od nich, ale teraz żyjemy i mamy tą przywilej nazywać się dziećmi Bożymi. Należymy do tego Boga, który jest Bogiem Twórcą, Bogiem Odkupicielem. Dziękuję. Myślę, że to jest poprawna odpowiedź z punktu widzenia biblijnego i tego, co Biblia nazywa skarbami prawdziwymi, ale dla przeciętnego mieszkańca chodzącego po tej planecie, nie tylko w naszym kraju, zajmującego się swoimi sprawami, być może takie przedstawienie od razu sprawy wydaje się niezrozumiałe. Co generalnie, przeciętnie, statystycznie człowiek uważa za ważne lub najważniejsze w swym życiu, co mogłoby przeszkadzać w tym, o czym mówił Marian? Człowiek zajmuje się tym, co uważa, że jest mu najbliższe swoimi sprawami, swoim domem, swoimi dziećmi, swoją rodziną, ale tak jak tutaj jest ukazane, jeżeli pan domu na przykład nie zbuduje, jest powiedziane, to próżno się trudzą inni. Jeżeli żyjemy w oddaleniu od Boga, szukajcie najpierw Królestwa Bożego, a wszystko inne będzie wam dane. Więc wszelkie inne trudy mogą być po prostu daremne, czego się później dowiemy. I czego doświadczamy często również i w swoim życiu. Czasem dzień potrafi przeminąć błyskawicznie, a właściwie niczego się w nim nie dokonało. Później można wieczorem zreflektować się, że dlaczego tak się stało. Czy ja rano poprosiłam Boga o pomoc? Czy prosiłam, żeby był ze mną, żeby mnie prowadził, żeby kierował sprawami? I myślę, że po prostu Pan Jezus powiedział, żebyście wiedzieli, jak ze mną jest wszystko łatwe, jeżeli... Dziękuję.
zacytowałaś ten ważny fragment: szukajcie najpierw Królestwa Bożego, a wszystko inne będzie wam dodane. Ale czy łatwo jest przekonać siebie samego lub innych, że tak właśnie powinniśmy postępować? Ja napotykam u ludzi na trudności. Zawsze znajdą jakąś wymówkę, twierdząc, że przecież trzeba pracować, przecież trzeba się trudzić, trzeba się troszczyć o rodzinę. Czy ten fragment nie jest zbyt wygórowany i za trudny dla nas do wyżywania? Na ogół do takich wniosków dochodzimy dopiero po różnych potknięciach i doświadczeniach życiowych i znając Słowo Boże i Boże obietnice, bo bez tego naprawdę nie możemy zrobić kroku do przodu. Gdybyśmy wyrwali tak z kontekstu historycznego tę księgę, to można by wyciągnąć bardzo różne wnioski. Mija 20 lat, kiedy repatrianci wrócili z zesłania. To jest bardzo ważna informacja. Czy zajmowali się tylko swoimi sprawami? Nie. Przez wiele lat odbudowywali mury Jerozolimy. To poczucie bezpieczeństwa. I w pewnym momencie, tutaj jakby po 20 latach takiego już pobytu, coś się zmieniło i zaczyna się pewien problem, dlatego że z tego tekstu wynika, to co się dzieje w Jerozolimie, coś już zostało zakończone, poczucie bezpieczeństwa zostało jakby im zapewnione od strony tej zewnętrznej, już nikt ich na nie napadnie, ale pojawia się, że koncentrują swoją uwagę teraz na czym? I tutaj Egeusz pokazuje, że o pewnych wyborach, kiedy już pewne rzeczy jakby najważniejsze zostały dokonane, i wtedy co wybieramy, co uważamy za bardzo istotne? I tutaj Pan Bóg pokazuje, że w pewnej sytuacji potrzebny jest nam jakiś wybór, co do pewnego kierunku, jaki musimy obrać, że można gdzieś zboczyć. Dziękuję. Przyjrzyjmy się tak uczciwie sytuacji, w której się znaleźli wtedy Izraelici. Nie z punktu widzenia tylko takiej poprawności religijnej, co wypada mówić, bo wiemy, że to jest ważne, ale czy można się im dziwić? Spędzili sporo czasu na odbudowie murów. Czy my dzisiaj nie mamy skłonności do zajmowania się swoją rodziną, nie czujemy się odpowiedzialni za to, co mamy, nie czujemy, że trzeba pracować, trzeba się troszczyć? Czy chcemy mieszkać w domu, gdzie dach przecieka? Czy nie chcielibyśmy mieć kafelek? Za chwilę będziemy czytać z Księgi Ageusza pewne fragmenty. Czy nie chcielibyśmy mieć ładnego domu? Chcielibyśmy. Czy ktoś z nas może uczciwie, będąc z tej samej gliny, ich potępić? Czy nie powinniśmy próbować zrozumieć i się nauczyć czegoś z tego, co ich spotkało, wiedząc, jak sami myślimy często i czym się kierujemy? Uwagę zwróciłeś, że już prawda, minęło sporo czasu, prawda? Od wyjścia z Babilonu około 20 lat, prawda? Tak. Około 20 lat. Tak. A od roku już świątynia jest w ogóle zaniedbana. Tak, tam tak. Nie przebywa, i tu właśnie pisze o Bożym Słowie. Oto teraz, tak mówi Pan Zastępów, zważcie, jak się wam powodzi. To jest Księga Ageusza, pierwszy rozdział, werset 6. Siejecie wiele, lecz mało zbieracie. Dlaczego? Bo tak powiedziałeś wcześniej, Zbyszku, że oni zajęli się swoimi domami, prawda? Żeby im się dobrze powodziło, a świątynia była zaniedbana. Jednak dlatego właśnie Ageusz zwraca się do nich, aby rozpoczęli to, co się nazywa świątynią, bo w świątyni wiemy, że Bóg jest i tam właśnie obecny w nich. Także oni pod właśnie słowem Ageusza rozpoczęli tą budowę świątyni. Dziękuję. Ja bym chciał w tej chwili w to wejść, bo to jest o tyle ciekawe, że nie od razu, nie przybyli, nie pierwszą czynnością było, wydawać by się mogło, odbudujemy świątynię. I Pan Bóg mu powiedział, no to jest najważniejsze. Nie, pozwala im i najpierw odbudowują jakby zupełnie coś innego. I teraz upłynęły jakiś okres czasu i teraz dokonują, tak jak powiedziałem przed chwilą, pewnych wyborów. I nagle Pan Bóg mówi, słuchajcie, czy czasem nie błądzicie, bo gdybyście się przyjrzeli, co spowodowało, że oni doprowadzili do upadku kiedyś? To było to, że gdzieś zapomnieli o świątyni, wybierali sobie inne swoje własne bożki, a tutaj wybierają coś, to nie jest bóstwo jakiejś postaci jakiegoś bożka, ale jak gdyby materialne ich potrzeby stają się dla nich ważniejsze i gdzieś tam te sprawy duchowe związane z Panem Bogiem, świątynia, może się nawet człowiek przyzwyczaić, a jest w ruinach, nic się nie dzieje, jest wszystko w porządku i jakby do tej pory Panu Bogu to nie przeszkadzało, no to dlaczego mamy się tym zająć? I w pewnym momencie Pan Bóg wkracza. Nie, jest to potrzebne.
w danej momencie, w danej chwili. Pytanie akurat, dlaczego w danej chwili, co było przyczyną, to może dojdziemy, czytając tekst. Widocznie czas dojrzał. Pan Bóg zobaczył, jakie skutki też opłakane mogą tego być. Czym się umysły Izraelitów zajmują i ile to może przynieść też szkody. Właśnie, chciałbym przejść już konkretnie do przesłania tego pierwszego rozdziału, zwłaszcza jak wam się powodzi. Wcześniej czytamy, czy już czas dla was na to, abyście mieszkali w domach wykładanych kafelkami, podczas gdy dom Pana leży w gruzach? Czy człowiek zajęty bardzo mocno codziennymi sprawami, upiększaniem, remontem, przecież inspiracja dzisiaj pochodzi z katalogów pięknych, specjaliści od reklamy pięknie przedstawiają to, czego nasze oczy i serca mają pragnąć. Czy łatwo jest się oderwać, by zająć się sprawami niewidzialnymi? Ja zmierzam do tego, że ja nie pochwalam tego, co oni robili, ale ich rozumiem. I to powinno być dla nas też ostrzeżeniem i dla mnie. Bo nie trudno jest popełnić ten sam błąd według mnie. Zobaczcie, ile mamy pięknych domów. A ilu jest w tych domach ludzi szczęśliwych, zdrowych, duchowo? Wiedzących, po co żyją i po co to wszystko robią. Powiedziałeś, Zbyszku, że możemy popełnić ten sam błąd, co i oni. Zajęli się sobą, swoimi sprawami, swoją majątnością, a świątynia Boża jeszcze była na boku. Pan Jezus, gdy odchodził z tej ziemi, powiedział: idźcie, prawda? Głoście Ewangelię. Teraz dla nas jest to najważniejsze, nie tylko dbać o swoje domy, bo to jest bardzo też ważne, ale przede wszystkim, aby dzieło Boże na tej ziemi szło do przodu. Także Pan Jezus powiedział pięknie: idźcie, nie siedź, nie drzemaj, ale idź i głoś Boże Słowo, głoś o miłości Bożej, głoś, że łaska jeszcze Boża trwa. Także to, co tu jest napisane, oni zajęli się sobą, więc my musimy zająć się Bożą sprawą tak dobitnie. To jest ważna myśl, nie zajmować się tylko Chciałbym sobą. Zwrócić uwagę na wiersz drugi pierwszego rozdziału, dlatego że tam jest to, co Pan Bóg usłyszał i co ten lud mówił. To jest bardzo ciekawe, bo to jest jakby wprowadzenie, co, do czego to prowadzi. Ten lud w pewnym momencie doszedł do pewnego wniosku i powiada tak. Ten lud powiada: jeszcze nie nadszedł czas, aby odbudować dom Pański. Co sprawiało, że oni oceniali, że jeszcze nie nadszedł czas. I tutaj, kiedy wracamy do pytania, dlaczego Pan Bóg wkracza i co jest najważniejsze, nagle oni mieli świadomość, że coś, bo to jeżeli dyskutują na temat budować czy nie odbywać, to jeszcze nie nadszedł czas. Czyli ta myśl gdzieś im się kołatało, oni całkowicie nie zapomnieli o swoich powinnościach, czy o powinności, jacy i co powinni zrobić. To tak jak człowiek zdaje sobie sprawę, a ja się tym zajmę, no nie, poczekam, no, ja muszę się tym zająć, ale zawsze znajduje jakąś wymówkę. I tutaj ta wymówka jest powiedziana, ten lud powiada, jeszcze nie nadszedł czas. No kiedy miał ten czas nadejść? I pytanie, że nieraz, no może następne pokolenie niech się tym zajmie, a Pan Bóg mówi, nie. Czyli dokonano pewnej rzeczy, ale w ich umysłach coś nastąpiło, że odkładamy tą sprawę, jakby chcemy się czymś innym zająć. I w pewnym momencie Pan Bóg mówi, nie. I wtedy to poselstwo wkłada. Jakby mają świadomość, że Duch Święty do nich mówi, zmieńcie się, zróbcie coś, a tutaj właśnie wychodzi naprzeciw tego z tym stwierdzeniem, zacznijcie działać, musicie coś zmienić. Jeszcze nie nadszedł czas, to też dobra wymówka, gdy się chce coś innego robić. Bo jak serce kieruje się w jakąś stronę, to nie mówimy, że na to nie czas. Chcemy i się tym zajmujemy. Także oni byli zajęci domami swoimi, kafelkami. I łatwo im było, wygodnie tak powiedzieć. Popatrzmy na konsekwencje tego stanu rzeczy, takiego myślenia. Od wiersza 8. Od 9 może pierwszego rozdziału, proszę, do 11. Liczyliście na wiele, lecz oto jest mało, a gdy to przynieśliście do domu, zdmuchnąłem to. Dlaczego, mówi Pan zastępów, z powodu mojego domu, który leży w gruzach, podczas gdy każdy z was gorliwie krząta się koło własnego domu. Dlatego niebo zatrzymało swoją rosę nad wami, a ziemia zatrzymała swoje plony. Sprowadziłem też posuchę na kraj i na góry, na zboże, na moszcz i oliwę, na wszystko, co ziemia wydaje, na ludzi i bydło i na wszelką pracę rąk. Dziękuję. Tu widzimy też Boga Eliasza.
Eliasz też żył w czasach, kiedy ludzie nie wiedzieli, od kogo pochodzi deszcz. Myśleli, że to Baal daje. Tu znowu Bóg się jawi jako ten, który stworzył roślinność, stworzył życie i ma moc je pielęgnować. Ja myślę, że już od początków Biblii, w Księdze Kapłańskiej na przykład, mamy przecież przykład i tego, że Bóg powiedział wyraźnie, że wasze błogosławieństwo i powodzenie jest uzależnione od tego, jak się prowadzicie. Przeczytam tutaj może taki fragment z Księgi Kapłańskiej, 26 rozdział, 16 wiersz. Wcześniej jednak, jeżeli wy wzgardzicie moimi ustawami, 15 i 16 wiersz, przepraszam, jeżeli wzgardzicie moimi ustawami oraz jeżeli będziecie odczuwali odrazę do moich praw i nie będziecie wypełniali wszystkich moich przykazań, podważając moje przymierze z wami, to ja uczynię wam to. Nawiedzę was trwogą, wycieńczeniem i gorączką, które wyniszczają oczy i trawią życie. Daremnie będziecie siać swoje ziarno, bo zjedzą je wasi nieprzyjaciele. Daremnie będziecie siać swoje ziarno, bo zjedzą wasi nieprzyjaciele. To samo, gdy później położył przekleństwa i błogosławieństwa. Też powiedział, że to od was zależy, jak będziecie prosperować. Czy będziecie prosperować, czy nie. I wyraźnie. Błogosławione będzie twoje potomstwo, plon twojej ziemi, rozpód twego bydła, miot twojej rogacizny i przychówek twoich trzód. To będzie... To błogosławieństwa za posłuszeństwo, to była też piąta księga, czyli powtórzonego prawa, 28 wiersz, rozdział 4 wiersz. Więc to, jak Pan Bóg postępuje w przypadku, kiedy lud odchodzi od Niego, było już ludziom znane. Księga była już odczytana, znali jej treść i mogli sobie to uzmysłowić, że powodem tych niepowodzeń, daremnego trudu po prostu, jest to, że czegoś zaniedbują domu pańskiego. I to przesłanie, zważcie, jak wam się powodzi. Bóg zachęca do refleksji, tak? Przemyśl, jak żyjesz, czy nie mogłoby być lepiej. Ja mam dla ciebie lepszą drogę. Znaczy, to zawsze otwiera pewne pytania, dlatego że rozumiem czasy Starego Testamentu, lud Boży, i to była ta ilustracja, żeby zrozumieli, że gdzieś zbłądzili. Pytanie, czy dzisiaj, kiedy będzie albo za długa zima, albo zbyt duże opady, albo susza, czy też możemy powiedzieć, że Pan Bóg chce powiedzieć ludziom na ziemi żyjącym, że wybierają złe drogi, że są w pewnym niebezpieczeństwie. Bo mamy powiedzieć, że w czasach ostatecznych będą pewnego rodzaju klęski, ale czy też należy to też traktować? Tak sobie stawiam to pytanie, bo tutaj jest bardzo wyraźne powiedzenie, spójrzcie na wasze plony i zobaczcie, co się dzieje z waszym trudem, pracą. I tutaj jakby mamy, jeżeli pracujecie na daremno, no to dlaczego? I czy czasem nie dokonaliście złych wyborów? Czy możemy to tak samo przenieść na współczesność, kiedy nam się w życiu nie powodzi, tracimy pracę, czy to zrzucamy na inne czynniki, czy też jest to taki czas? Jak to ludzie mogą podchodzić do tego rodzaju rzeczy? Tu mówimy o nieszczęściach związanych z przyrodą. Ale dzisiaj nie wszyscy pracują na roli. Niektórzy pracują u kogoś i gospodarka pada, mamy kryzys. I teraz to jest jakaś odpowiedź Pana Boga na sytuację, że ludzie źle wybierają? Czy to jest zjawisko takie powszechne? Ja myślę, że jeśli Chrystus ten sam wczoraj i na wieki się nie zmienia, to cały czas jest Panem stworzenia i Jego prawa się nie zmieniają, Jego warunki, na których błogosławieństwo udziela, też nie zmieniają. Tylko być może dzisiaj te duchowe prawa są bardziej zakamuflowane, bo przecież uczymy się, że im bliżej przyjścia Jezusa, tym sprytniejsze, trudniejsze do przejrzenia są oszustwa ojca kłamstwa. I dlatego trudno jest może ludziom się połapać, jak to wszystko działa w moim życiu. Ci, którzy ufają Słowu i starają się podporządkować swoje życie Jemu, doświadczają błogosławieństw, mówią, aha, to działa. Ale ci, którzy kuleją na dwie nogi, im jest trudniej się rozeznać być może i wytrwałość może doprowadzić ich do poznania. A ci, którzy w ogóle lekceważą Biblię, to mają tyle różnych pojęć i tyle wyjaśnień, skąd pochodzi dobro w gospodarce, skąd pochodzą dochody, jak w banku konto utrzymać na wysokim poziomie, że ta księga wydaje się dla nich głupstwem i to, o czym my dzisiaj pewnie rozmawiamy. Przeczytajmy ważne też wiersze od 12 do 14 w
Księdze Ageusza. To jest pierwszy rozdział Księgi Ageusza, 12-14. Tam jest piękna obietnica dla tych, którzy wierzą, że Stwórca jest Panem swego stworzenia. Zorobabel, syn Szalatiela i arcykapłan Jozue, syn Josa Daka, a także cała reszta ludu usłyszeli wówczas głos Pana Boga swego i słowa proroka Ageusza. Jako że wysłał go ich Pan Bóg i lud przejął się lękiem przed Panem. Ageusz zaś, wysłannik pański, pełniąc to poselstwo pańskie, przemówił do ludu tymi słowami: ja jestem z wami, wyrocznia Pana. Dziękuję. Czy to coś znaczy? Ja jestem z wami? Czy to ma jakieś znaczenie? Znaczy, kiedy czytałem, rozważałem ten tekst, pomyślałem sobie, jest olbrzymia zmiana w postawie Izraela, tego, który wrócił, do tego, który był przed niewolą. Kiedy tam czytaliśmy, studiowaliśmy, jak prorocy wypowiadali mnóstwo dramatycznych słów, reakcja była machnięcie ręką, nie słuchamy. Zobaczcie, ci ludzie, to doświadczenie, które przeszli ich rodzice i później po powrocie zupełnie inaczej reagują. To jest piękna rzecz, dlatego że cała reszta ludu, usłyszawszy wówczas głos Pana, słowa Jego, słucha tego. Ona reaguje, ona jest czuła na... Mimo że wydawać by się mogło, że wybierają złą drogę, ale są na tyle czuli, że drżą. I także cała reszta ludu usłyszeli wówczas głos Pana, słowa... lud się przejął lękiem. To jest to słowo. Jakby nie traktuje tego już... A, co tam mówi ten człowiek? Nie, on z całą powagą już wie, że to jest słowo, którego muszą słuchać, którego nie wolno lekceważyć. Jest zmiana w podchodzeniu do słowa Pana. Zwłaszcza, że jeszcze w pamięci mieli babilońską niewolę. Wiedzieli, że to słowo nie jest rzucane na wiatr. To jest ważne, że dali posłuch łącznie z namiestnikiem Judei, kapłanem, byli na tyle duchowo wrażliwi i dojrzali, czego może nam niejednokrotnie brakować. Możemy lekceważyć słowa Pańskie, nie rozróżniać. Muszę takie pytanie. Co, proszę. Że Ageusz mówi, bo takie zapewnienie, że mimo trudności, bo wiadomo, że mieli wielkie trudności przy budowie świątyni, mieli wielu wrogów, którzy im przeszkadzali, ale Ageusz zapewnia ich: jam jest z wami, mówi Pan. Nie bójcie się. Mimo, prawda, chociaż wrogowie, chociaż przeszkadzają w tej budowie, ale mieli zapewnienie: jam jest z wami, mówi Pan. I my również dzisiaj, jeżeli idziemy z Bogiem, to wiemy, że mamy tu zapewnienie, że Pan Jezus powiedział: ja jestem z wami aż do skończenia świata. My się nie bójmy. Prawda? Tak samo jak oni mieli zapewnienie, również i my dzisiaj żyjemy w tym czasie i mamy jednak ogłosić to powtórne przyjście, że Pan Jezus przychodzi po swój odkupiony lud. Jednym z imion Jezusa jest Emanuel, Bóg z nami. Jest jeszcze w tekście Ageusza, w tej myśli, w tym pytaniu, które postawiłeś, ja jestem z wami, to jest słowo proroka i wtedy przychodzi prorok: ja jestem z wami. A przecież gdybyśmy cofnęli wstecz, to mówi: no jak Pan Bóg jest z nami, skoro nam te zboża schną, albo padają, albo gniją, to jak Pan jest z nami, prawda? A jednak Pan Bóg tutaj, wbrew temu, co się dzieje, mówi: ja jestem z wami. Zależy mi na was. Jak należy rozumieć, że co to znaczy, że Pan jest z nami? To nie oznacza, że już teraz mamy deszcz błogosławieństw i w tej chwili już nic nas nie spotyka. Nawet ta obecność Pana Boga, jestem z wami, nieraz się objawia w trosce o was. Kogo miłuję i kogo kocham, tego nieraz smagam, bo gdzieś błądzi. I tutaj tak jakby gdzieś zbłądzili, gdzieś odeszli, dostali takie małe lanko w postaci tych nieszczęść, ale Pan mówi: ja jestem mimo cały czas z wami. Ja wiem, że mnie nadal nie zostawiam was samych. Jestem z wami. Bo nas uczy. Mhm. Czy, jak myślicie, bo wydaje mi się, że ta obietnica, ja jestem z wami, została dana, gdy już Bóg zobaczył, że lud zajął się tą pracą, którą miał się zająć. Jest posłuszny. A gdyby nie byli posłuszni, sądzę, że jeszcze Bóg kierowałby pewne napomnienia, jak to często było. Nawoływałby. Ale oni zajęli się tym, czy mieli jak dziecko posłuszne, i ojciec mówi, dodaje otuchy: jestem z tobą, dobrze uczyniłeś, że dałeś posłuch i czyń to, co mówię. A w następnych wierszach, drugi rozdział Księgi Ageusza, poproszę, otwórzcie. Poproszę o przeczytanie pierwszych pięciu wierszy z Księgi Ageusza. Drugiego rozdziału. W
W 7 miesiącu, 21 dnia miesiąca doszło proroka Ageusza słowo Pana tej treści. Mów do Zorobabela, syna Szelatiela, namiestnika Judei i arcykapłana Jozuego, syna Jehoszataka i do całej reszty ludu. Czy pozostał jeszcze wśród was ktoś, kto widział ten dom w jego dawnej chwale? A jakim się wam dziś wydaje? Czy to, co tu jest, nie wygląda w waszych oczach jako nic? Lecz teraz bądź mężny, Zorobabelu, mówi Pan, bądź mężny, arcykapłanie Jozue, synu Jehoszataka, bądź mężny, cały ludu kraju, mówi Pan, do dzieła, bo ja jestem z wami, mówi Pan zastępów. Zgodnie z obietnicą, którą wam dałem, gdy wychodziliście z Egiptu, mój duch jest stale wśród was. Nie bójcie się. Dziękuję. Jestem z wami, wcześniej czytaliśmy. Teraz tutaj nie bójcie się, bądźcie mężni. Czy to może nam się przydać w naszej chrześcijańskiej wędrówce? Bądź mężny. Tyle razy słyszymy w kazaniach o Bożej miłości, o tym, że Bóg jest z nami, że chce być, przebywać w chwałach swego ludu. Czy my robimy jakiś użytek z tego? Czy to nam to daje jakichś duchowych sił? Tak powiedziałem wcześniej, ochrona Boża jest bardzo ważna. Jeżeli Bóg mówi przez swojego proroka, że jest z wami, to tylko co im jest na przeszkodzie? Wszystkie przeszkody, trudności są pokonane, jeżeli będą mieli tą świadomość, że polegają na swoim Bogu. I tu właśnie w czwartym wersecie pięknie mówi Boże Słowo, do dzieła, bo ja jestem z wami, mówi Pan zastępów. To samo, co do nich mówił, tak jak powiedziałem wcześniej, te same słowa są skierowane do nas dzisiaj, bo my żyjemy w innym pokoleniu, w innym czasie, lecz wiemy, że Pan Jezus, odchodząc z tej ziemi, swoje dzieło wykonał, złożył swoją ofiarę i powiedział co? Że przyjdzie, prawda? Przyjdzie. I mówi, nie lękajcie się, nie bójcie się, bo jestem z wami aż do skończenia świata. I teraz te słowa też można odnieść do nas, do dzieła, bo jestem z wami, nie bójmy się, głośmy Słowo Boże bez lęku, z odwagą, bo wiemy, że Bóg jest z nami. Tak, i Bóg kieruje to Słowo do Kościoła. A w praktyce, tak bądźmy uczciwi, miewamy momenty w życiu, kiedy zastanawiamy się, gdzie jest ten Bóg, który miał błogosławić? Dlaczego tak mi się układa akurat? No, oczywiście, często się zdarzają takie momenty, ale jest powiedziane, jeżeli kulejecie na jedną i na drugą stronę, idźcie prosto, wtedy będzie nasza droga zupełnie inna. Ale Bóg też często wystawia naszą cierpliwość na próbę i sprawdza nas w ten sposób, kiedy już się zdeklarujemy, że rzeczywiście trzymamy się mocno Jego dróg, trzymamy się Jego, to zaczyna współdziałać z nami. Ten fragment pokazuje jeszcze jedną rzecz. Oni odbudowują. I zauważcie, to poselstwo, które jest skierowane do kilku osób, później do całego ludu, też ma bardzo nieprzypadkowo jest tu przedstawione, jak Pan Bóg reaguje i jak chce dotrzeć do ludzi. Coś dokonali jakiegoś dzieła, ale patrzą, i tutaj popatrzcie, jest to pytanie, prawdopodobnie byli tacy, którzy patrzyli na tą świątynię i mówią, ojej, to nie to, jej, co to jest, aż wstyd gdzieś tam, ale w pewnym momencie Pan Bóg jakby chce pokazać, słuchajcie, nie, to nie tak, nie upadajcie na duchu, to jest skromniejsze, to jest mniejsze, to nie jest tak wystawne, tamtego złota nie ma. Tam nie ma tych kolumn, nie ma tego, co niektórzy pamiętali, z czego byli dumni. I mówi, wzmacniajcie się, bo, i tu, że zaraz wejdziemy do jakiegoś dalszej wypowiedzi, która powie dlaczego, ale jest jakby to w takie bardzo dramatyczne wprowadzenie, że no wydaje się, że dostaliśmy coś o wiele mniejsze. To, co budujemy, to nie jest tak istotne, to nie jest tak ważne, nie tak wielkie, jak to robili kiedyś inni. Zauważcie, a kiedyś nasi praojcowie, znaczy nasi przodkowie tam te wielkie rzeczy dokonywali, będąc w służbie Pana, jakieś cuda się działy. A my to takie, no, taka mizerota. A Pan Bóg mówi, nie upadajcie, bo nawet to, co robicie, może się okazać o wiele większe niż to, co oni robili. Pamiętacie,
Pan Jezus kiedyś powiedział o Janie Chrzcicielu, że ten, który jest w Jego Królestwie, jest większy niż on, chociaż on by uchodził za największego. Popatrzcie, i tu jest jakby taka zmiana podejścia do pewnych rzeczy, które są widoczne. I tutaj tak dostrzegam, że Pan Bóg mówi, nie załamujcie się. Naprawdę w tym, co robicie, jest cel, jest sens. Dziękuję. Zbliżamy się już do końca naszego studium. Myślę, że warto byłoby jeszcze przytoczyć z drugiego rozdziału wiersz 8. Moje jest srebro i moje jest złoto, mówi Pan zastępów. Bo przecież często w życiu naszym oto srebro i złoto o tą mamonę się rozchodzi. Z braku jej, czy w trosce o to, by mieć więcej, tak łatwo zaniedbywać też inne sprawy. Pan Bóg mówi, ja wiem, czego potrzebujecie, zanim jeszcze mnie o to poprosicie. Srebro i złoto i wszystko, łącznie ze zwierzętami polnymi, jest moje. Jeśli będziesz mnie słuchać, ja dam ci to, co jest najważniejsze. Wiersz 9. Przyszła chwała tego domu będzie większa niż dawna, mówi Pan zastępów. I miejsce to obdarzę pokojem, mówi Pan zastępów. I po ludzku my byśmy się spodziewali, że to budowla fizyczna będzie gmachem, który będzie budził zachwyt. Poganie przyjadą, mówili, och, jakie wieżowce, prawda? Cóż to za osiedle wybudowano? Bardzo łatwo jest się pomylić, oczami oceniając to, co ma być chwałą Bożą. Jezus i Jego obecność w świątyni miały być wypełnieniem tego słowa. Chwała będzie większa, dlatego że ja sam w ciele, jako wasz odkupiciel i Mesjasz, stąpię i będę się przechadzał tu. Dlatego myślę, że dla nas jest tak istotne i dla wszystkich, którzy nas słuchają, by dostrzec tą prawdziwą Bożą chwałę i prawdziwy Boży skarb, ten cenny kruszec, i nie pomylić go z tym, co jest przemijające. Ale chciałbym zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz. Gdybyśmy poszli i pobiegli dalej do przodu, jaka była ta świątynia później, to pamiętamy, 46 lat ją Herod obudowywał i stała się przedmiotem takiego uwielbienia, że jak uczniowie na nią spoglądali, by niemożliwe, żeby ona mogła zginąć. Była tak wspaniała. Czyli gdzieś znowu wybrano opcję nie tego, kto miał przyjść, tylko coś, co miało być przedmiotem naszej dumy. Przedmiotem naszego uwielbienia. I popatrzcie, nieraz bywa tak, że nieraz, i to robiono jakby ku chwale Bożej. Nieraz ludzie mogą zbudować coś bardzo religijnego, coś bardzo wielkiego. No, ja jeszcze nie chcę mówić, świątynia opatrzności, wielki, piękny pomnik, prawda? Ktoś by chciał na to zwrócić uwagę. Ale jak gdyby tutaj jest powiedziane, że pewne rzeczy są zupełnie inne. Jest coś, co jest niewielkie, co wydaje się skromne, ale w tej skromności będzie coś, co je wywyższy. Ktoś, kto je wywyższy, i to, co powiedzieliśmy. Na to chciał Ageusz zwrócić uwagę, ale ktoś później znowu to wypaczył. Nie trudno jest wypaczyć Boże słowa i proroctwa. Mamy na końcu Księgi Ageusza również piękną obietnicę. Poproszę o 22 wiersz i 23. Przewrócę trony królestw. Pokruszę potęgę władczych narodów. Przewrócę rydwan i jego woźnicę. Padną konie i ich jeźdźcy. Każdy polegnie od miecza swego brata. W tym dniu wyrocznia Pana zastępów. Wezmę sobie sługę mój Zerubabelu, synu Szalatiela. Wyrocznia Pana uczynię z ciebie jakby sygnet, bo sobie upodobałem w tobie. Wyrocznia Pana zastępów. Dziękuję. Za czasów Zerubabela poganie wcale nie upadli. I do dziś kwitnie na naszej planecie pogaństwo. Zerubabel musiał uważać, jak się to w jego życiu wypełni. I my dzisiaj, myślę, też musimy uważać, jak się wypełniają proroctwa w naszym życiu. I wciąż je badać, do czego zachęcam nas wszystkich, a także naszych słuchaczy, by z uwagą, uczciwie i z bojaźnią badać proroctwa, bo łatwo jest je wypaczyć. Jeszcze może proszę bardzo, ostatnia myśl na koniec. Że Bóg ma swój plan, że ta świątynia, która była odbudowywana, on nie była tylko dla jednego narodu, ale była również dla innych narodów, aby inni przychodzili i zrozumieli ten plan zbawienia, bo tam był właśnie pokazany w świątyni plan zbawienia. I Pan Jezus, gdy już był w świątyni, powiedział takie ładne słowa, to jest w Ewangelii Marka, 11 rozdział, 17 werset, do mój będzie przez wszystkie narody nazwany domem modlitwy. I może pamiętacie, też to jest napisane w Ewangelii Jana, 12 rozdział, 20 werset, jak przybyli niektórzy, prawda, na pielgrzymkę Grecy i Pan Jezus powiedział takie ładne słowa, prawda, i może w ten sposób. A byli niektórzy Grecy wśród tych, którzy przybyli na pielgrzymkę,
i chcieli się widzieć z Jezusem. A Pan Jezus powiedział takie ładne słowa, że nadeszła godzina. Także ta świątynia, która była zbudowana i Pan Jezus właśnie ją uświęcił, bo On jest właśnie tą chwałą, w której przebywał i wiemy doskonale, co się potem stało ze świątynią, została zburzona w 70 roku naszej ery i do dnia dzisiejszego jeszcze nie została odbudowana. A w Nowym Przymierzu dla żadnego chrześcijanina to jest, nie jest chyba tajemnicą? Człowiek ma być świątynią Ducha tak. Świętego. I dbajmy o nią bardziej niż o nasze kafelki i to niszczające srebro i złoto. Tego życzę nam wszystkim, w Bożej łasce i naszym słuchaczom. Dziękuję Wam za udział. Zakończmy nasze studium modlitwą. Ojcze nasz, ten krótki rozdział, dwa rozdziały, mówił o naszych, czy ludzkich wyborach, priorytetach, o pewnych niebezpieczeństwach, jakie nieraz czyhając, wybierając taką czy inną opcję, ale dziękujemy Ci za to, że wtedy byłeś z swoimi dziećmi, z swoim ludem i ich prostowałeś. Także bardzo Cię prosimy, abyśmy my, gdy gdzieś wybieramy niewłaściwe rzeczy, abyśmy i my umieli odnaleźć Twój głos, usłyszeć Twój głos i odnaleźć drogę i wiedzieć, co jest najważniejsze. O to proszę i dziękuję Ci za to, że z taką obietnicą przychodzisz do nas. Przez Pana Jezusa. Amen. Amen. Dziękujemy naszym wszystkim widzom i słuchaczom za udział w naszej dyskusji. Dziękuję tym, którzy w niej brali udział i zapraszam wszystkich internautów na kolejne studium za tydzień z Księgi Zachariasza. Wizje nadziei. Wizje nadziei. Dziękujemy.